O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog to będzie takie daily, kilka tematów. No i widzicie, walterka ponownie zespawana z opryskiwaczem, ziemniaki posadzone, zestaw czysty. No i lecimy dzisiaj z zabiegami w rzepak. Pojawiają się już alerty właśnie tego, że występuje w rzepaku już porażenie, zaczyna występować porażenie z gnilizną twardzikową. Wiadomo, szczególnie przede wszystkim na tych przesilonych polach. No i zasada jest taka, że lepiej zapobiegać jak leczyć. Jeśli już infekcja nam wejdzie, no to nic nie zrobimy. Pojawiają się już tam pierwsze gdzieś tam wystrzały właśnie żółtych płatków, które będą powodem do infekcji. No i lecimy. Amistar Gold Max, literek. Tutaj mamy azoksystrobinę, czyli efekt zieloności i difenokonazol. 0,3 carnadine, czyli acetamipryt, no i Agrosorb Folium. Aminokwasy na pewno nie zaszkodzą. Mieliśmy stresy w postaci przymrozków. Na kolejny tydzień też są nadawane przymrozki, dlatego właśnie temat, żeby lecieć z zabiegiem już dzisiaj. No, majówka, tak? Wszyscy tutaj grillują, wypoczywają, a rolnicy robią swoje, pracują tak jak gdyby nigdy nic, jak właściwie co dzień. No i co? Lecimy z zabiegami. O, słoneczko już się z nami pożegnało na dzisiaj. Słuchajcie, wczoraj nagrałem wstęp do tego filmu. Wczoraj? Przedwczoraj chyba. Tak, ale popadało 2 mm. No i na pole nie wyjechałem. Dzisiaj 1 maja, majóweczka, święto pracy, więc trzeba pracować. No i lecimy dzisiaj z zabiegiem, tak jak mówiłem, Amistar Gold Max. Do tego acetamipryt, czyli carnadine. Aminokwasy, ciepła noc się dzisiaj zapowiada. Nie jest to może idealny, nie jest to idealne okienko na zabieg, bo w nocy dzisiaj było minus 2 u nas, także ten rzepak jest po stresie, ale to jest jedyna ciepła noc w tym tygodniu. W kolejnych dniach ma być po prostu chłód znowu, tak? Mogą przyjść przymrozki, a trzeba to po prostu zrobić, tak? Z tamtej strony mamy odmianę Invigor Tuba, a tutaj jedziemy w odmianie populacyjnej SY Kilona. No i tak, ten rzepaczek jeszcze się ma daleko do kwitnienia, ale właśnie hybryda Tuba, już pierwsze żółte kwiatki będą, pierwsze pączki spadały. No i to jest najważniejszy zabieg w rzepaku. Ja tak uważam, że twardzikowa może nam zebrać i 100% plonu. No 100% może nie, ale często rzepaki zjedzone przez twardzikową wyglądają, a planują później po 2 tony, 2,5 tony. Ona zbiera największe żniwo, zresztą kto uprawia rzepak, ten wie. Dlatego, no mówię, my lecimy już od kilku lat dwuzabiegowo. Kiedyś leciliśmy pierwszy zabieg w fazie pełni kwitnienia, a drugi pod koniec kwitnienia. Teraz uważam, że mała zmiana tutaj w technologii, bo pierwszy zabieg leci, wiadomo, tam jak rzepak zaczyna strzelać w pęd główny. Drugi na początku kwitnienia, jak pojawiają się pierwsze żółte kwiatki na polu, czyli w przypadku Invigora Tuba mamy idealny moment na zabieg. Tutaj w Ilonce też już tam pierwsze gdzieś tam kwiateczki się nam pojawiają. No a drugi zabieg gdzieś tam pójdzie za 2,5 do 3 tygodni. Zobaczymy jak warunki, jak pogoda. No i to tyle z zabiegów w rzepaku, żeby nie zanudzać, bo no, wiecie, że te tematy opryskowe no, nie każdego interesują, dlatego widzimy się w kolejnej części vloga, a my lecimy na kolejne pole, pierwsza działka objechana bezpiecznie dla pszczół, mówię, po zachodzie słońca, godzina 20, no 20 z haczykiem, widzimy zachód słońca, no i lecimy. No i czasem bywa i tak, Słomek czymś sobie przyjebał pszenicę, niestety. Zobaczcie jak to wygląda, jakieś place tutaj powstały, nie wiadomo co. No i ratujemy to chociaż trochę. No nie jest niby źle, ale końcówki liści przyfajczone, żółtawe, kolor straciła. Mam takie 14 hektarów. No i ratujemy, 10 kg siarczanu magnezu. Siarczan magnezu to jest takie antidotum właśnie na wszelakie poparzenia. Litr hubry od Jakuba, litr improvera, to jest z biogenu, jakieś tutaj stymulatory, aminokwasy, litr aminokwasów Agrosorb,
mikroskładniki, no tam mamy zbożowe jakieś, a i wapnowito turbo, lit, dostarczyć trochę wapnia, no i zobaczymy, co z tego będzie. A czym to przypaliłem? Prawdopodobnie miksem poprawkowym na chwasty. Miałem w magazynku kilka zalegających substancji właśnie na chwasty poprawkowych, no i powrzucałem wszystko, dawkę wypośrodkowałem, chwasty siadły, tak, ale pszenica też dostała. Jednak jak jest coś dedykowane solo, na przykład tak jak leciłem Mustangiem, tam gdzie uprawiałem solo Mustangiem, to jest ok, a tutaj no, zrobiłem sobie swojego miksa, no i są tego efekty, no ale myślę, że coś z tego będzie. W dzisiejszym daily także śmierdząca akcja, dzisiaj wozimy towarek, bobek od wniosek, nawożenie pod kukurydzę, jeszcze tutaj będzie lesiana też kukurydza na tym polu, jakieś 10 ton na hektar. Mikołaj od razu uprawia, żeby nie było strat azotu, no i powoli a do przodu rozjeżdża się to, brzydko mówiąc, gówno. Suchy wozi się lepiej od brojlera na pewno, no ale rzuca ładnie, rzuca pięknie, sztrąd malik. No. Powoli do przodu, jeszcze zostały z 2 hektary na dzisiaj, czyli 2 rozrzutniki i mamy fajrant. Ależ dzisiaj widoczki mamy przy samej brdzie. No a my dalej sadzimy, jeszcze hektar ziemniaczka dosadzone, odmiana Albertine. No i ostatnia sadzarka, ostatnia tona 100. Elegancko. Kaliber malutki, więc dość wydajnie leci. 35-55, ale większość jest takiej 30. No i powolutku do przodu. Sporo robaków tutaj. Drzownic w sensie. Już patrzyłem, czy nie ma tych, no, drutowców. A w tle droga krajowa numer 25. No tutaj są na cięższej ziemi, też nie jest źle. Nie można narzekać, chociaż nie wiem, niektóre sekcje jakby lepiej siały, niektóre gorzej. No, po sezonie pyrkowym zaprawiarka ogarnięta. Można wystawiać na Allegro. Nie wiem, się śmieje, nic nie będziemy wystawiać. Tak się rozglądam za formownicą, może kupię coś swojego. Na razie myślę i się rozglądam. Może ktoś ma coś ciekawego. Jakiegoś Remprodexa czterorzędowego. Dreamy jakieś fajne w nie za dużych pieniądzach. Jak coś macie, to dajcie znać.